W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bracia i siostry, w dniu wozniebowstąpienia Chrystus dał nakaz apostołom, by nie odchodzili z Jerozolimy i oczekiwali spełnienia obietnicy Ojca. Jaka to obietnica? Chrystus sam wyjaśnił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Rzeczywiście święty Jan Chrzciciel, kiedy wystąpił na pustyni, wzywał do nawrócenia, zanurzał w wodzie i zapowiadał: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Sam Jan Chrzciciel został ochrzczony Duchem Świętym jeszcze w łonie swej matki Elżbiety, wtedy, kiedy Maryja nawiedziła z poczętym Jezusem ten dom w Ein Karim. Obietnica Ojca zapowiedziana przez Jana Chrzciciela i Chrystusa spełniła się 10 dni po wniebowstąpieniu. W apostołach i Maryi zebranych w Wieczerniku objawiła się moc Ducha Świętego. Dzieje apostolskie próbują nieporadnym ludzkim językiem opisać to, co się stało. Mówi święty Łukasz, autor dziejów, że uderzył jakby wicher i ukazały się nad nimi jakby języki z ognia, które spoczęły na każdym z obecnych. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Jeszcze bardziej zdumiewające było to, co się stało z nimi samymi. Zalęknionych stali się pełnymi odwagi. Z małodusznych wielkodusznymi, z nierozumiejących pełni Bożej mądrości. Piotr z wielką mocą głosi u bram Wieczernika kazanie o Jezusie Chrystusie. Po tym kazaniu 3000 ludzi przyjęło chrzest. Co się dalej działo? Mówią nam dzieje apostolskie, listy świętego Pawła, mówi nam historia Kościoła. I my zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. Tym były i są sakramenty w naszym życiu. Najpierw sakrament chrztu, zanurzenie w wodzie, polanie wodą, ale w sensie duchowym zanurzenie w życiu Trójcy Świętej, w życiu Bożym, nasiąknięcie łaską, której dawcą jest Duch Święty. Potem sakrament bierzmowania, napełnienie darami Ducha Świętego, by spełniać to zadanie, to powołanie, jakie nam tu na ziemi Bóg daje do spełnienia. Wreszcie sakrament pokuty. W dzień zmartwychwstania Chrystus tchnął na apostołów Ducha Świętego i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Za każdym razem, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty, powtarza się to tchnienie Ducha Świętego. Krwią Chrystusa nasze dusze oczyszczone z grzechów, a Duch Święty spala w ogniu miłości to zło, którego żeśmy się dopuścili. Ale prośba, którą skierował
dzień wniebowstąpienia Chrystus, polecenie, jakie dał apostołom, ono też nas dotyczy. Działanie Ducha Świętego w nas i przez nas bardzo zależy od tego, czy się przyjaźnimy z Duchem Świętym, czy pozwalamy Duchowi Świętemu w nas żyć i działać. Co to znaczy przyjaźnić się z Duchem Świętym? To znaczy modlić się do Niego, zwracać się z prośbą, a jeszcze bardziej słuchać Go. We wspomnieniach świętego Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei, jest taka notatka. 8 listopada 1932 roku. Tego ranka, przed niecałą godziną, mój spowiednik, ojciec Sanchez, odkrył przede mną kolejne morze. Powiedział mi: niech ksiądz się zaprzyjaźni z Duchem Świętym. Proszę nic nie mówić, proszę go słuchać. Przebywając na ulicy, modląc się cichą, jasną modlitwą, rozważałem, że życie dziecka, które poczułem, że jestem dzieckiem Bożym, dało mi miłość do Ojca, że przedtem szedłem przez Maryję do Chrystusa, którego wielbię jak przyjaciel, jak brat, jak jego miłośnik, którym jestem. Przedtem wiedziałem, że Duch Święty zamieszkuje w mojej duszy, żeby ją uświęcać. Ale nie pojmowałem tej prawdy o Jego obecności. Słowa ojca Sancheza były ścisłe. Czuję w sobie miłość i chcę z nią obcować. Chcę być jej przyjacielem, jej powiernikiem. Ułatwić jej trud wygładzania, wyrywania, rozpalania. Jednakże nie będę umiał tego robić. On da mi siły. On zrobi wszystko, jeśli ja tego zechcę. Ależ chcę tego. Boski gościu, nauczycielu, światło przewodniki miłości, oby biedny człowiek, jakim ja jestem, umiał cię rozradować i słuchać twych nauk i rozpalać i podążać za tobą i miłować cię. Oto moje postanowienie. Korzystać regularnie, w miarę możliwości, bez przerwy, z przyjaźni i pełnego posłuszeństwa, obcowania z Duchem Świętym. Veni, Sancte Spiritus. Do przyjaźni z Duchem Świętym zapraszają nas apostołowie, święci Kościoła, ale najbardziej zaprasza Maryja, nazwana oblubienicą Ducha Świętego. Z Ducha Świętego stała się Matką Bożą. Jej nawiedzeniem posłużył się Bóg, by napełnić Jana Chrzciciela i Elżbietę Duchem Świętym. Ona też chce nas tak nawiedzać. Ona w Wieczerniku trwała na modlitwie z apostołami, podtrzymując ich modlitwę. Ona chce, byśmy się przyjaźnili z Duchem Świętym, by On mógł nas uświęcić. Bo bez uświęcenia nie będziemy w niebie. Skończmy to nasze rozważanie modlitwą. Przed tygodniem kończyliśmy kazanie modlitwą świętej Miriam od Jezusa. Dziś wspomnianego już świętego Josemarii Escrivy. Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym poznał Twoje nakazy. Wzmocnij moje serce przeciwko zasadzkom nieprzyjaciela. Rozpal moją wolę. Usłyszałem Twój głos i nie chcę być zatwardziały i opierać się Tobie. O Duchu prawdy i mądrości, Duchu rozumu i rady, Duchu radości i pokoju, chcę tego, czego Ty chcesz.
Chcę, ponieważ Ty chcesz. Chcę tak, jak Ty chcesz. Chcę wtedy, kiedy Ty, Duchu Święty, chcesz. Amen.